Kapitanie, no to jaki był ten sezon 2021-2022? Mieszane uczucie czy zadowolenie? Myślę, że zadowolenie i to wyjdzie dopiero po latach, że będziemy sobie ten medal srebrny szanować. No na pewno jest niedosyt, bo zdobyliśmy puchar, ale nie zdobyliśmy tego, co było najważniejsze, czyli Mistrzostwa Polski. Aczkolwiek wydaje mi się, że sezon był bardzo trudny. Mieliśmy 4 nowych zawodników do tego trenera. Także myślę, że sezon na pewno nie jest stracony. Mieliśmy nową taktykę, nowych zawodników, którzy musieli się w to szybko wkomponować. Także ja mogę powiedzieć, że sezon na pewno nie był stracony. Może nie był do końca udany, ale był dobry dla nas. Cóż, no podziękować muszę wszystkim chłopakom, bo zostawili naprawdę w tym sezonie mnóstwo zdrowia, mnóstwo potu na parkiecie, nie tylko na meczach, ale również na treningach, także należy im się ogromny szacunek. Rzecz nieoczywistych trzeba wspomnieć również o tym, że ten sezon zaczynaliśmy jeszcze w czasach mocno covidowych. Kończyliśmy już na szczęście z publicznością na trybunach. No tak, i chciałoby się, żeby tych ludzi na tych trybunach było coraz więcej, żeby przychodzili na mecze, bo na pewno się dużo lepiej gra, gdy są pełne trybuny, gdy słyszymy doping, na pewno wtedy jest lepiej. Życzmy sobie tego, żeby w przyszłym sezonie tych kibiców na trybunach nie zabrakło. Najtrudniejszy moment minionych rozgrywek? Gdzie przegraliśmy te 2 mecze z Legią i z Kompracticami, był taki, może nie było to ciężkie, ale no gdzieś to nas trochę tak, no może nie podłamało, ale no wiedzieliśmy, że już będzie ciężko i było ciężko, chociaż walczyliśmy do samego końca, wiedzieliśmy potem, że jeśli wygramy wszystkie mecze, to to mistrzostwo zdobędziemy. No niestety przydarzyła nam się porażka z tym głównym rywalem, można powiedzieć, i no niestety, ale tak jak mówię, no cieszymy się też z wicemistrzostwa, cieszymy się z Pucharu Polski, na pewno sezon nie jest stracony. Czy z bramkarskiej perspektywy interwencja sezonu miała miejsce w Lubawie na 25 sekund przed końcem meczu ligowego? No patrząc teraz nie, bo przegraliśmy, ale gdybyśmy wygrali, to ja nigdy tak jakby nie oceniam do końca swojej gry, mam od tego trenera, ale dużo osób gdzieś mówiło, że mają nadzieję, że ta interwencja była na wagę Mistrzostwa Polski. No szkoda, że się nie udało, aczkolwiek cieszę się, że w tym momencie udało mi się obronić tego karnego i wlać jeszcze w drużynę takiego optymizmu, że większego optymizmu, że te mistrzostwo jesteśmy w stanie zdobyć. Bartek, kilka pucharów za mistrzostwo, pucharów krajowych wzniosłeś w barwach rekordu jako kapitan drużyny. Wróble ćwierkają w cygańskim lesie, że nie będziesz już dzierżył kapitańskiej opaski w nowym sezonie. No jestem wzruszony, bo reprezentować taką drużynę jak Rekord Bielsko-Biała przez te dwa sezony było czymś dla mnie dużym wyzwaniem. Ta decyzja nie była podjęta po przegranym meczu z Piastem. Ta decyzja już była dawno podjęta po rozmowach z żoną. Co mogę powiedzieć? Muszę podziękować całemu klubowi z prezesem na czele, z trenerami, którzy byli wcześniej z Andrzejem Szłapą, teraz z Szusem Lopezem, wszystkim zawodnikom, których mogłem reprezentować. Zostawili przez te dwa sezony mnóstwo zdrowia na parkiecie. Dali mi to, że mogłem te puchary podnosić do góry, z czego jestem bardzo dumny. Dziękuję za to. I co mogę więcej powiedzieć? No to ja powiem. W imieniu ekipy Rekord TV, kapitanie, wielkie dzięki. Bardzo wysoko zawiesiłeś poprzeczkę swojemu następcy. Dziękuję tobie również, że gdzieś mnie tu brałeś do tego kącika, powiedzmy, prasowego i też się wypowiadałem. Dziękuję wszystkim kibicom, którzy też mnie wspierali. Dziękuję całej rodzinie, bo jest to też dla mnie coś ważnego. Z tego powodu też ta opaska kapitana powędruje w inne ręce. Ale gramy dalej. Ale gramy dalej, tak. Jeszcze nie składam broni, zostaję w rekordzie, także będę próbował też chłopaków jeszcze wspierać. Jeszcze chciałbym trochę pograć, a ile to czas pokaże. Zdrowie będzie dopisywało, to będzie dobrze. Nie, to zobaczymy, jak będzie. A na razie odpoczynku. Dzięki w ser. No jeszcze nie odpoczynek, bo jeszcze mamy zgrupowanie reprezentacji, także ten odpoczynek dopiero gdzieś w okolicach końca czerwca. Dzięki serdecznie. Dziękuję serdecznie również.